to nowy nauczyciel? Nie wiem, wszyscy wyglądają tak samo. Patrz, jak załatwię sobie kolejny głos w konkursie. Przepraszam pana! Dzień dobry, dzieciaki. A ty co tutaj robisz? Zastępuję waszego nauczyciela od przyrody. A niby w jakim świecie masz uprawnienia do nauczania? W świecie, w którym jest ksero i dostęp do programów graficznych. Kogo to obchodzi? Jesteś tu tylko dlatego, że nie wierzysz, że sama dam radę z Hartley. Amy, to mi uwłacza. Chciałem też wyrwać się od waszej mamy. To bez znaczenia, bo wrzuciłam Hartley czyjąś pracę domową do plecaka. Wystarczy, że ją nagram i będzie po sprawie. O, właśnie idzie. Ale to będzie dobre. Valerie, zgubiłaś swój esej. Dobrze, że cię znalazłam, bo jeszcze dostałabyś jedynkę. Za to chyba tobie należy się jedynka. Co za niespodzianka! Co pan tutaj robi? Zarabiam kasę na głupocie tutejszych uczniów. Przyjęli go na zastępstwo. To znaczy, że były super złoczyńca będzie kształtował niewinne umysły młodzieży? Kto mógłby mieć coś przeciwko? Narka! No, ho, ho, ho! Wygląda na to, że jednak nie dałaś rady, więc może resztę zostawisz geniuszowi zła? Nie ma mowy. Powiedziałam, że załatwię tę sprawę i dokładnie to mam zamiar zrobić, więc odpuść i spadaj. Nie, ty stąd spadaj. A może wszyscy spadajmy i nie róbmy scen w szkole, co? Jestem nominowany na ucznia miesiąca, pamiętacie? I tak mnie nie posłuchacie, walczcie dalej. Skoro serio chcesz ze mną konkurować, to śmiało, bo na pewno znajdę lepszego haka na Hartley niż ty. Naprawdę? No to wpakowałaś się w klasyczny rodzinny pojedynek o tytuł najlepszego złola. Dawaj! Pożałujesz! Ale najpierw muszę nauczyć klasę pełną półgłówków, jak zrobić baterie z ziemniaków. To takie typowe. Używasz szalonych wynalazków, żeby odwaliły robotę za ciebie. To też chodzi na baterie ziemniaków? Skanuję odciski palców Hartley, żeby przenieść je na auto dyrektora, które później zepchnę z klifu. Wygląda na to, że ze mną przegrałaś. Ha, nieźle. Hej, co ty wyprawiasz? A, rysuj, poznałem ją i dobrze jej tak. Spadaj stąd! Podrzucę ten marker prosto w ręce Hartley. Nie będę ci przeszkadzał. Choć z drugiej strony mogę to zrobić, kontrolując każdy twój ruch. Żartuję, będę oceniał testy. Hej, Hartley. Mogłabyś podtrzymać marker? Cóż, to trochę dziwna prośba, ale okej. Mam go trzymać, czy to żart? Tak, weź go, weź marker. Próbuję! Wysil się bardziej, włóż w to trochę serca. Czego ode mnie chcesz? Au! Amy, zachowujesz się dziwnie. Chciałabyś mi coś powiedzieć? Tak. Po raz ostatni proszę cię, żebyś wzięła ten marker. Geniusz zła! Wystawiłeś mi jedynkę za mój projekt naukowy? Mimo, że stworzyłem panele słoneczne z liści bananowca, które zasilały całą naszą szkołę ostatnie 3 dni? Jak mogłeś mnie oblać? Tak samo jak wszystkich innych. Powoli i z satysfakcją. Fajnie, tylko że z jedynką nie zostanę uczniem miesiąca. No wiem, to bonus! Oblał własnego syna. Oh, tata sięgnął dna. Ale może chciałbyś się odegrać, pomagając mi wrobić Hartley, zanim on to zrobi? Nie, Amy, mówiłem ci, że już nie jestem złoczyńcą. Teraz jestem lepszą osobą. Mimo, że tata pokazuje właśnie twoją jedynkę bibliotekarkom? To dla was. Zrobiłem sobie kopię. Będzie czas na bycie lepszym.